Już w najbliższą niedzielę w całym kraju zagra Wielka orkiestra świątecznej pomocy. Orkiestra zagra także w Nowym Sączu, choć ze względu na pandemię część wydarzeń przeniesie się do internetu. Gramy od godziny 11 do godziny mniej więcej 20 30. Mamy mnóstwo koncertów od Pałacu Młodzieży przez takie zespoły jak 3300 TFB Wielka Marcinkiewicz, No Brothers, Ciupaga, Kordian. Króca Banda. Będzie Krzysiek Bajerski, który żongluje po prostu butelkami i wszystkim tym, co można w kuchni znaleźć. Jest mistrzem fleru barmańskiego, więc będzie można pooglądać, co tam się na scenie będzie działo. Oczywiście Pałac Młodzieży, jak co roku też, również jest z nami i... Jego nie może zabraknąć, więc dzieciaki też się zaprezentują. Na sądeckim rynku pojawi się natomiast Woźby Bus, czyli zabytkowy autosan Galicyjskiego Stowarzyszenia Miłośników Komunikacji z gadżetami do zdobycia. Jak co roku będą z nami wielbiciele garbusów czyli będzie można za wrzut do puchy przejechać się garbusem, no i oczywiście licytacje, 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 które będą odbywały się tak jak całe koncerty nasze przez internet, czyli wszystko będzie odbywało się online ale będzie można wylicytować niesamowite rzeczy od złotych serduszek przez kolację z panem prezydentem do przejażdżek, do voucherów, no mnóstwo tego jest, tego jest tak dużo, że musieliśmy załatwić busa, żeby wszystkie gadżety i wszystkie rzeczy do sądeckiego moku przewieźć przed finałem. Bo osobówkami to byśmy jeździli pewnie na cztery razy. Na sądeckie ulice wyjdzie w tym roku 110 wolontariuszy. Każdy wolontariusz będzie wyposażony oczywiście w rękawiczki, w maseczki, wpłynie do dezynfekcji. Serduszka nie będą przyklejane na osoby, tylko będą rozdawane, także każdy będzie mógł sobie takie serduszko przykleić. Pieniądze na orkiestrę można przekazywać internetowo za pośrednictwem eskarbonki lub po prostu wrzucając do puszek, które już pojawiły się w różnych firmach i instytucjach na terenie miasta. Wszyscy Wszystkie informacje oraz linki do koncertów czy licytacji można znaleźć na facebookowym koncie sztabu WOŚP Nowy Sącz. W tym roku zbieramy na wsparcie laryngologii, otolaryngologii oraz diagnostyki głowy. W ubiegłym roku sądeczanie zebrali rekordową sumę 212 tysięcy złotych.